Teodozja Inlet. Jest tutaj bardzo cicho, spokojnie. Jedyne towarzystwo w zatoczce to trzy trymarany. Jakieś spotkanie towarzyskie sobie tutaj zrobili. Towarzystwo trymaranów opuszcza zatokę, także sam tutaj zostanę. Będzie ładnie pusto, aż do czasu, kiedy ktoś następny przypłynie. Większość zatoczek Desolation Sands jest bardzo zatłoczona, szczególnie te, które są opisywane w przewodnikach żeglarskich. Ale są miejsca ciche i spokojne, bardzo blisko, niedaleko od tych często uczęszczanych szlaków. Na przykład Teodozja Inlet. Wpływa się tutaj przez wąski kanałek, głębokości przy niskiej wodzie są rzędu 2 metrów i prądy, które są nietypowe w tym rejonie. Dlatego wielu żeglarzy omija ten rejon. Można znaleźć w związku z tym tutaj ciszę, spokój. Warszawia stoi na kotwicy, na środku zatoki. Nikogo więcej. I cała zatoka należy do mnie. Mogę się opalać, zażywać swobody. Tak blisko cywilizacji, a jednocześnie czuję się, jakbym był gdzieś bardzo, bardzo daleko. Cisza, spokój i tylko natura. Dobra kąpiółka. No cóż, po kąpiółce wodnej czas na kąpiółkę słoneczną. Elegancko się można wygrzać na słońcu. Najbardziej popularna zatoczka Frederikshavn. Jak zwykle jest zatoka bardzo zatłoczona. Jest tutaj dużo małych wysepek, także jest gdzie pływać kanu, kajakami. No i ja na dinghy też mam dużo atrakcji. Jedna z wewnętrznych zatoczek, najbardziej osłonięta, nazywa się Melanikow. Tutaj tak samo tłok. Bardzo często przypływają całe towarzystwa i sumują burta w burtę. A to taki mały jachcik. Royal Vancouver Yacht Club członka. Widać, że świat pracy tutaj wypływa różnymi jachtami, na jakich się kogo stać. Poranek na kotwicowisku. Rufą prawie dotykam do brzegu, ale jest tutaj bardzo głęboko. Tylko obserwuję kamienie na dnie. W przezroczystej wodzie. Niektóre jachty już odpływają. Wprawdzie to nie gryzli, ale sarenki nad wodą karmią się.
nawet bardzo blisko zatłoczonego kotwicowiska można znaleźć ładne, spokojne, ciche miejsce. Przypłynąłem tutaj na dinghy, tylko jakieś niecałą jedną milę. Dinghy wyciągnąłem na brzeg, odłączyłem silnik, bo tak wysoko nie mogłem wnieść bez razem z silnikiem. No i tutaj mogę się rozkoszować, plażować, opalać się, kąpać się. Wspaniała woda, cieplutka woda. Woda jest przezroczysta, wspaniała. Opuszczam uśpione kotwicowisko w porannym słońcu. Jeszcze ostatnie spojrzenie na wysepkę i skałki, gdzie się opalałem, i opuszczam rejon Desolation Sound. Rejs właściwie zbliża się do końca. Czas na postawienie też grota. Teraz ten pełny wiatr jest chyba rekompensatą za to, że cały czas płynąłem pod wiatr. No wprawdzie wiatr cały czas wieje przez 3 tygodnie z tego samego kierunku, cały czas północno-zachodni wiatr, no ale teraz wracając, no płynę ze sprzyjającym wiatrem.